Powickie słuchowisko, wiatrak w Ostrowie. Ach, piękne lato mamy w tym 70. roku. Jak wspaniale, że odnaleźliśmy takie zaciśne miejsce nad jeziorem w Ostrowie, Zdzisiek. Możemy odpocząć od miejskiego zgiełku. Tak, u nas w Łodzi na pewno teraz mają gorąco. A nam tak przyjemnie w jeziorze Powickim. Patrz, Mirka, co tam stoi w oddali? To wiatrak? Chyba tak. Musi być bardzo stary. Jaka szkoda, że jest w takim kiepskim stanie. Pamiętasz ten serial o rodzinie mieszkającej w wiatraku? Ach, cudownie byłoby taki mieć i każde lato spędzać nad jeziorem. Piękne marzenie, kochanie. Może nawet możliwe do spełnienia. Dzień dobry. Chciałbym kupić stary wiatrak w Ostrowie. Wiatrak? Proszę pana, to zabytek. Może go pan co najwyżej wydzierżawić. Ale po co panu taki ledwo trzymający się szkielet? Rozważamy nawet zburzenie go. To marzenie mojej żony. Chcę je spełnić. Mam propozycję. Żona jest artystą plastykiem. Odrestaurujemy wiatrak pod okiem konserwatora zabytków. W zamian za możliwość dzierżawy. Dobrze, niech będzie. Nie mamy zbyt wielu zabytków w okolicy. Załatwmy formalności. Zdzisiek, nadal nie mogę uwierzyć, że spełniłeś moje marzenie i uratowałeś ten wiatrak. Kochanie, jestem pewien, że z twoim artystycznym talentem stworzysz wewnątrz tego wiatraka klimat lepszy niż w filmie. Będziemy spędzać tu każde lato. Cudownie! Dzień dobry, jaki piękny wiatrak. To państwa? Tak, mój mąż uratował go przed zburzeniem, a ja urządziłam wnętrze. Teraz jesteśmy właścicielami i mamy tu swoje letnisko. A potem będzie je tu miał nasz syn. Wspaniale, że wiatrak trafił na tak wyjątkowych ludzi. Powodzenia! Dziękujemy! Do widzenia!